On tak chodzi. O, cholera, wstępczy. U niego taka obstawa jest jak, ojej, szpilki nie wsadzi, taka obstawa jest. Tak, wziął sobie na doradcę tego komucha przecież. Jak ktoś z gieru, no to wiadomo, że tak jest. Że się cię pilnuje, bo wie, co to jest. Pod zachrysty was. Jestem tam podłączony. Proszę Państwa, mam bardzo dobrą informację dla Państwa odnośnie tego, kto wyprawia tam ten pogrzeb. Zdrajcy wyprawiają zdrajcy pogrzeb. Więc kto siedzi w pierwszym rzędzie, panowie? Państwo szanowni, kto siedzi tam w pierwszym rzędzie? Siedzi Bolek, stary agent esbecki, WSW był agentem, agentem milicji. Kto jest, siedzi w pierwszym rzędzie? Agent Bolek. Obok niego siedzi kolejny prezydent też TW, Alek Kwaśniewski. I ostatni miłośnik WSW, Bronisław Komorowski. Na temat niego można powiedzieć parę rzeczy. Otóż o Jaruzelskim wiadomo, że był jedynym generałem w Ministerstwie Obrony Narodowej, jedynym, który nie chciał usunięcia z Wojska Polskiego marszałka. Robią to te psy, oni to łudnieją, oni wiedzą, jak to się bije. Widzieliście? Ten bandyta mnie uderzył, ta czerwona stara suka, przepraszam wszystkie psy, ten czerwony bandyta mnie uderzył, kim on jest, powiedzcie? Za mało, tak? Słucham? Za kogo? Was czerwonych kobuzów, tak? Was czerwonych kobuzów, to? Tylko tyle mogę zrobić, rozumiesz? Zwyczajny prowokatorem. Jestem prowokatorem. Bardzo dupy ci dobiorą. Czerwonych kobuzów. Tak, czerwonych kobuzów. Powiedzcie tym ludziom, to żeście robili w 80 roku. To żeście kobuzy robili w 80 roku. Tak, to ich uratował czerwony. Patrzcie Państwo, ten człowiek ratował ludzi. Rakowiecka, Wilcza, Stołeczna, tak? To nie stanął przed sądem, bo był tak, miłego dnia, tak? Czerwony bandytoci. A pan jesteś prowokatorem. Ja jestem prowokatorem. Ja jestem prowokatorem. Poważny dla was poważny pogrzeb. Uosabia mogę? Państwo komunistyczne. Tak, czerwony gnoju. No idź pan z tym. Czerwony babujuszy. Przy dupie łapy. Ja nie chcę tego patrzeć. Patrz, czerwony bandyto. To są twoi ludzie. Ktoś ich zaróżnął. Ty, czerwony bandyto, tych ludzi zaróżnałeś. Ty, czerwony gnoju. Jesteś biedny człowiek. Ty jesteś łobuzie bogaty. Biedny człowiek. Bo ci ludzie nie żyją. Proszę państwa, mamy zdjęcie. Tych ludzi, ten łobuz mordował ludzi, patrzcie. A ja jestem, ty czerwona suka, nie, wy jesteście czerwone łobuzy, nie. Ty łobuzie pójdziesz niedługo, poczekajcie, niedługo zaprowadzimy. Przede wszystkim zróbcie te zdjęcie, mam prośbę. Wymordowani. Ilu? Wiem? Ja wiem. Ja wiem i tym ludziom się mówi, co żeście czerwone bandy ci robili. Jesteś spokój, nie jest, co? Ja ci tego nie zapomnę. Ja cię zdrowo wyciągnę z kurczy wyku. Tak, szybko. A ty jesteś łobuzie bogaty. Patrzcie państwo, to jest pan bogaty. To jest pan generał. Ta czerwona świnia. Ten czerwony moskiewski pachołek. Te szmaty się śmieją. Z czego te szmaty się śmieją? Te szmaty się śmieją z tego, że mają po 20 emerytury. Ty czerwony gnoju, ty. Za to, że biłeś ludzi niewinnych, tak? Masz szczęście, że jesteś przy kościele i tu. Bo byś dawno w ten łysy łeb dostał. Patrz. Patrz, ci przybliżaj.
Trzymaj łapy przy dupie, bo dostaniesz szmacia w łeb. Dostaniesz szmacia w łeb. Przy tym kościele dostajesz czerwony łobuzie. Oddam ci. Oddasz? Tak. To zobaczymy. Oddam ci. Robicie łobuzy nam prowokacje. Robicie czerwone ci bandyci robią nam prowokacje. Zobaczcie. Te bandyci, ta czerwona esbecka suka robi nam prowokacje. Zobaczysz się w telewizji. Bardzo dobrze. Z kim? Swój teatr zobaczysz w telewizji. Swój teatr. Bardzo dobrze. Bardzo proszę mnie pokazać w telewizji. I ciebie łobuzie też. Tam się nie wstąpi.